Przed MH370 największe i najdroższe poszukiwania w historii lotnictwa toczyły się 13 tysięcy kilometrów dalej, na Atlantyku. Ich celem był wrak samolotu Air France lot 447. Jaką naukę mogą wyciągnąć z niego poszukiwacze MH370? Pierwszego czerwca 2009 roku Air France 447 wylatuje z Rio de Janeiro do Paryża z 216 pasażerami i 16 członkami załogi. Prognozy mówią o silnych burzach na trasie. Po 3 godzinach i 45 minutach lotu w pobliżu równika komputery pokładowe wysyłają serię ostrzeżeń. Potem milkną. Francuskim zespołem poszukiwawczym kieruje Olivier Ferrante. Jego pierwszą wskazówką są sygnały alarmowe. Komunikaty systemowe oraz lokalizacja są bardzo przydatne w czasie poszukiwań. To odległy zakątek oceanu, ale zespół poszukiwawczy ma przewagę. Zna trasę samolotu, jego ostatnią pozycję. A w ciągu 5 dni znajduje powierzchniowe szczątki. Mimo początkowego optymizmu, poszukiwania samolotu będą wymagały 2 lat, 4 wypraw i 40 milionów dolarów. Pamiętam moment, w którym znaleźliśmy wrak. Byłem sceptyczny. Mieliśmy już kilka fałszywych alarmów, które okazały się czymś innym. Dlaczego to tak długo trwało? Dzięki danym zebranym przez zespół poszukiwawczy oraz najnowszej technice obrazowej możemy osuszyć Atlantyk, odkrywając nieprzyjazny, podwodny świat. Olbrzymie ciśnienie wody, chłód, mrok, wszędzie wokół ukryte niebezpieczeństwa. W końcu 3900 metrów poniżej zostają odnalezione strzaskane fragmenty Air France. Silniki, koła i inne ciężkie elementy leżą razem. Poskręcane szczątki są świadectwem wielkiej siły uderzenia. Mniejsze i lżejsze części są rozrzucone na 600-metrowym odcinku dna, porównywalnym z 10 nowojorskimi kwartałami. Co ważne, szczątki na dnie leżą gdzie indziej niż pozostałości na powierzchni. Różnica wynosi aż 40 kilometrów. Śledczy stracili mnóstwo czasu, szukając pod szczątkami powierzchniowymi i nie biorąc pod uwagę prądów oceanicznych. Długie poszukiwania francuskiego samolotu to ostrzeżenie. Nawet przy szczątkach powierzchniowych i znajomości ostatniej pozycji, znalezienie wraku jest bardzo trudne.